Witam, tu Wichu 1993. To jest kolejny odcinek Stardew Valley. Jak widzicie, mamy tutaj pełno jajek, ponieważ ja przez jakiś czas tutaj w ogóle nie zaglądałem. Kury sobie żarły tą trawę w spokoju, która się już kończy, a była pełna. Trochę lipa z tym, że takie małe to jest, ale potem zniszczymy to i zbudujemy gdzie indziej. Znaczy, zbudujemy drugi kop gdzie indziej, przeniesiemy kury i wtedy to zburzymy. No i mamy, jak widzicie, pełno jajek, więc dobrze, całe szczęście, że to się nie usuwa, znaczy nie znika codziennie, więc mogę, trochę mam swobody, jeżeli chodzi o to. No ale pewnie jutro się skończy już siano, znaczy pasza, czasem nieważne co. Ziemniaki są już prawie gotowe, bo no, trochę dni poza odcinkiem przeszedłem. No i mamy pełno tutaj właśnie tych rzeczy, ale niestety to drzewo i to nie daje jeszcze owoców. A to bardzo niedobrze. Grzybki grzybkami zawsze się sprzeda. No i tak. Krowy już wydoiłem. Nie wydoiłem, może? Tak, wydoiłem już. Bo było siano. A to znaczy, że byłem tam. No i teraz tak, chciałbym. Wiecie co? Sprawdzę jedną rzecz na szybko. Greenhouse wymaga właśnie tego, to mamy. Dodatkowo możemy zrobić sobie goat cheese. No kurczę, już gdyby te drzewa były, to bym już miał to. A tak to zostało jeszcze animal bundle, więc musimy. Mamy te jajka. Mamy duże mleko, tu jest large milk. No to zostaje, no nie wiem, dwie rzeczy z tych trzech. Więc goat milk nie, wool nie, duck egg tak, ale no duck egg jest jednym z prostszych rzeczy, bo wystarczy ulepszyć koop na drugi poziom i wtedy kaczki hodować. Ale no zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy też, co tu kupię. Może okaże się, że będzie dobrze. Slime poppy seed wood. O! Goat seed. Wo, fuck. Goat seed cheese. Okej. Okay. Yeah. No dobra, więc jeżeli mamy to, możemy trochę też zebrać tej trawy, chociaż mamy chyba dużo tej trawy. Nie jestem pewny, ale sprawdzę. Ile mamy tutaj tej trawy? 71 na 240. No to trzeba. Trzeba pozbierać trochę tej trawy, więc dajcie mi chwilę. Dobra, skoro i tak pewnie jutro zarobię, bo ziemniaki chyba jutro albo pojutrze będą gotowe, nie jestem pewny, nie liczyłem dni, ale około właśnie 1-2 dni, to pozanoszę właśnie rzeczy, żeby móc sprzedać bez problemu, bo będę wiedział, że już to, zanim to mam, no to goat cheese. Do tego jeszcze dochodzi to, dochodzi jeszcze do tego aprikot i dupa. No dupa, no. No nie ma. Kurde, jedna rzecz. Jedna. A do tego jeszcze możemy zanieść sobie tutaj large milk i duże egi, białe i brązowe. No i tyle. Kurde, nic więcej nie mam, no. Lipa, co? Tak mało brakuje, żeby mieć greenhouse, że to się po prostu... Ja już chcę greenhouse. Bardzo. Dobrze się składa, akurat pociąg jedzie. Więc pewnie pójdziemy tam. Może mi grę skraszuje, kiedyś kraszowało. Nie wiem, czy jeszcze kraszuje czasami, jak wchodzi się tam, kiedy pociąg jedzie. Jak skraszuje, to się wkurzę. Ale cóż. Więc mam nadzieję, że coś tam będzie z tego pociągu. Please. A, gra się. Cool cut. The fuck. Niszczę cię pociągu. Łe, nic. O, jest!
Dostałem geodę, copper ore. O, kolejny copper ore. Fajnie. Może jeszcze coś spadnie? Nic? Nic. Węgiel! Dawaj, wypadnij węgiel! Zrobię dziurę w tobie. Zrobię dziurę w tobie. Nie, nie da się robić dziury, ale ja chcę robić dziurę. O, węgiel jest, dobra. O, kolejny węgiel. Super. Pierwszy raz to robię. Go tunnelers, what the fuck? Długi ten pociąg. What? Wejdę do ciebie, wejdę, nie. Nie! Koniec pociągu! Fuck, dajcie mi surowce. Chcę iridium. Tyle. Zdobyłem trochę, ale... Co to jest? Co to jest? To jest nic. Chciałem coś zrobić. A, już wiem, do quarry iść. Dobra, tak więc jesteśmy w quarry i widzimy... Iridium! Nie, ja się nigdy nie podniecam, ale... Ale to mnie podnieciło. Jeszcze bardziej mnie podnieci, jeżeli zdobędę z iridium coś to takie tęczowe coś. Jak to się nazywało, to nie pamiętam. Nie ma. Ale mam iridium, kurde. Wow. Jeden, ale jest. Do tego dochodzi dużo kopru, mogę wykopać, bo akurat mam koper w ekwipunku, więc czemu nie? Gold ore. Mam w ekwipunku gold ore? Jest. I żelaza nie mam, to nie będę kopał. Wykopię się później, a jeżeli chodzi o iridium, no to dlatego w quarry bardzo fajnie jest zaglądać. Nawet tak szczerze powiem, to można nawet siedzieć w quarry, nie trzeba schodzić do kopalni. No jeżeli się nie używa dużo kopru, irony i tak dalej. Ale jeżeli się w dużych, hurtowych ilościach, to i tak do kopalni należy iść jednak, bo... No... Kopalnia to kopalnia, nie? A, już nie ma miejsca. Bus stop. Już 5:10 PM. I to będzie chyba 17:10. Podejrzę. Nie? A rozchowajmy rzeczy, których nie potrzebuję. Weźmy ten chocolate cake, wywalmy to, wywalmy cherry, wywalmy. Nie mam i tak kuchni, nie mam co z tym zrobić. Mleko zostawmy, może zrobimy sobie na wielką skalę z tego sera czy coś. Nie będzie to takie złe, ale iridium trochę słabo, że tylko jedno. No mówi się trudno i żyje się dalej, no. Cóż, co poradzić? Pies jaki smutny. Nie dostał wody tak dużo, długo i w ogóle podleje cię, psie. Jakbyś mi dał... O, nalałem. Dojść do tej miski, to by było fajnie. Dobra. Zobaczmy. Może teraz... Koper przepalam, bo czemu nie? Zobaczmy, czy będzie... Będzie... Czego ja chcę? Ale ja chcę bardzo drzewa, żeby wyrosły. Ale ziemniaki już pewnie będą... Pewnie tak, ale... Nie jestem pewny. Pewnie będą, ale nie jestem pewny. Są! Dobra. Więc dajcie mi chwilę, muszę coś sprawdzić w internecie, bo i to znajdę. Zanim zacznę to zbierać i jest to związane z ziemniakami i nie tylko. No, ogólnie z tą grą, nie? Dobra, tą rzeczą, którą sprawdzałem, jest szczęście. Na co dokładnie ma wpływ? Ja tego nie wiedziałem, musiałem na Wikipedii, od Stardew Valley Wiki, sprawdzić. I z tego co widzę, szczęście ma wpływ na to, ile drzewa poleci z, no, przecinaniu drewna. Jak często zdobędzie się węgiel z kamieni. Jak często odkryje się drabiny w kopalni.
rzadkość oru z przesiewania takim sitkiem nad wodą, co się zdobywa, jak się zrobi fishing tank. Szanse dropnięcia geod. Szanse dropnięcia duck feather oraz rabbit foot. Lepsza szansa na to, że zdobędzie się z koszy na śmieci itemy, które nie są śmieciami. Jakieś tam duperele. Więcej nas nie interesuje za bardzo. No i jeszcze przy phishingu na skarby, ale jak widzę, to nie ma wpływu na to, ile dostanę z ziemniaków na przykład. Więc będę po prostu zbierał, bo nic tu nie pisze o tym. No więc tak nie, nic nie ma do tego wpływu. Dobra, jeszcze coś tam miało wpływ na coś, tylko nie pamiętam na co. Czekajcie. Ogólnie lepiej chodzić do kopalni, gdy ma się szczęście niż pecha, nie? To się tyczy też Skull Cavern, więc rozumiecie, o co chodzi. Lepiej chodzić właśnie... aha! I dzisiaj, gdy nagrywam ten odcinek, to mój brat do mnie przyjeżdża i jest chyba w drodze do mnie. To jest najgorszy dzień mojego życia. No nic! Będę musiał żyć z nim przez 2 miesiące. Tragedia, co? Ale na szczęście będzie miał swój komputer i swój monitor, więc od mojego wara. No ale cóż. Aha, i te drzewa nie dają owoców, bo to są drzewa pewnie na lato i tak dalej, bo to są drzewa pewnie na wiosnę, a te są na lato. Więc to nie jest tak, że one po prostu one są sezonowe też. No. Nie wiem, czy są na zimę. Ale to zbieranie długo trwa, Boże. Powinna być jakaś automatyzacja zbierania, czy coś. O Boże. Strasznie długo. Mega długo. Okej, wyzbierałem wszystko, teraz muszę to wszystko posieć, ale zdobyłem 136 ziemniaków z gwiazdką i 114 ziemniaków bez gwiazdki i 133 ziemniaki ze srebrną gwiazdką, a to będzie, nie powiem brzydko, wluj kasy. Ach, bardzo dużo kasy. Dużo. O i tak, jestem bogaty. No, ale teraz muszę wszystko posiać. A nie będę posiewał, wiecie, połowę tego, bo mam tylko 33. Więc będę musiał kupić upierę właśnie ten. Więcej z ziemniaków. Ale... oj, kury! Proszę! O. Ale będę musiał, no... ty, patrzcie. To wyglądało dziwnie. Ale będę musiał, no... mogę albo sprzedać bezpośrednio te ziemniaki upierę teraz i kupić od razu, albo wrzucić teraz wszystko do kosza i iść spać. Nie wiem, czy to jest różnica, sprzedając to upierę, czy wrzucając do kosza. Pewnie nie ma, a może jest jakaś malutka w cenie, nie jestem pewny. Ale po prostu wrzucę to do kosza, pójdę spać, a rano pójdziemy do do niego, do sklepu i kupimy sobie nasionka i posadzimy i znowu będziemy bogaci. Nie od razu, ale... no, jestem ciekaw, ile to będzie kasy. Więc ja wrzucam właśnie jeszcze to, wrzucę. Czemu nie? To. I idziemy spać. A spanie daje nam... what the fuck? Nie, myślałem, że to 500 000, ale nie, 42 tysiące tylko. Więc tak, z gwiazdką daje nam tyle, bez gwiazdki zobaczcie. Różnice. Jest różnica. O, jest. Jestem bogaty. Znowu. Super. Czemu meteoryt jeszcze mi nie spadł? Ja nie rozumiem tego. To jest po prostu RNG. Ale RNG. Zobaczmy jak tam... nie ma szczęścia. Nie dałby se... O nie! Co? Nie! Fuck! Co ja zrobiłem?
Dobra, naprawiłem farmę. Nie ma wszędzie nawozu, ale to jest tam jakieś mniejsze, no, niedopatrzenie. Pójdziemy sobie do ziemniaków pire i kupimy sobie ziemniaki. no, tak. Idziemy tam kupić ziemniaki, okej. Okay. Dodatkowo chyba ulepszę dom. Albo te kaczki, bo jeszcze zależy od tego, czy mi brakuje. Nie, dwóch rzeczy mi brakuje. Aj! Ach, proszę, daj mi ziemniaki. Najlepiej tanio. Za darmo. Tu są. Dobra, to tak naprawdę, no. Zatrzymać prawy przycisk myszy i czekać. A mogę mu sprzedać jajka. 4300 za ten milk bym dostał tylko. Tylko! To jest nic. Chciałem przenieść to, o Boże. Dobra. Trochę się kasy straciło, ale. Ta. Patrzenie się jak rośnie, jak spada kasa, to jest naprawdę urozmaicone zajęcie. Ile tam potrzeba tego? Chyba wystarczy, co? Na pewno. Idę jeszcze do Robin ulepszyć chatę. No. No właśnie, idę do Robin, a Robin idzie tutaj. Ta. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ulepszanie chaty. Jeszcze przejdę się do Quarry, jak już tu jestem, bo może Iridium, a Iridium jest fajne. W ogóle krystalizery mogę tworzyć? Nie. Dobra. Ty, ciekawe, czy schody działają w Skull Cavern, bo co 10 poziomów w Skull Cavern, czyli w tym dungeonie, jak ja mówiłem, no, w tym dungeonie na pustyni, to co 10 poziomów niżej zwiększa się prawdopodobieństwo i gęstość iridium, więc im niżej zejdziemy, im szybciej zejdziemy niżej, tym lepiej, no nie? Więc dobrze by było o tym pamiętać. Nie ma nic za bardzo. Iron się zrobił. Nic wielkiego. Nie tutaj. Tutaj. A te pozbieram, wrzucę do kosza od razu. Zawsze kilka groszy więcej. To co, jutro ulepszamy domek, nie? Dobra, ziemniaki posadzone. To było dosyć problematyczne. Za każdym razem, będzie się sadziło, to chyba zwariuje. Może lepiej by było dać coś, co sadzi się raz i przez cały sezon rośnie, albo przez dwa sezony, na przykład kukurydza, to przez dwa sezony, przez lato i jesień. No i musimy też zrobić coś takiego, żeby te kury weszły tam do środka. Nie wiem, mogę poczekać do nocy. Nie wiem, co się stanie, jak się zamknie, jak kury są, no, na zewnątrz. Czy one wejdą tam automatycznie, znaczy teleportują się, czy co? O, large milk za każdym razem, jej. Trzeci large milk. Czwarty large milk. O, krowy są już zadowolone. Są bardzo zadowolone. Dobrze. No dobra. To wiecie co? Nie sobie postawimy tutaj, w tym miejscu, no. Dżary do robienia dżemów. I tak dalej. A dlatego, że. Jeszcze jeden potrzebuję. A dlatego, że będziemy sobie robić z tych owoców dżemy. Bo czemu nie? No nie? Więc ja sobie tu postawię od nie. To. I teraz sobie zrobimy tutaj dżemki, dżemy. I z aprikotów mamy ich sporo.
pięknie, robią się. I burzę potrzebuję, bo chcę battery packi. Dobra, jestem u Robin i będziemy mogli sobie ulepszyć shop. Nie, ale chcę zobaczyć tylko ceny. Ile ja bym dostał za te rzeczy? Grosze. Wielkie grosze. Dobra. To tak, zrobimy. A zobaczmy jeszcze farm building. Ulepszenie kopa kosztuje... Ej, chwila. Gdzie jest ten guzik, żeby zmieniać budynki? Ej, jak się zmieniało? A, tu jest. No to tak. Ulepszenie, o, jest. Potrzebuję 10 tysięcy. Aha, 10 tysięcy. Dobra. I tak ulepszamy teraz house. To 10 tysięcy idzie i 400... O, fuck. Muszę szybko drewno pozbierać. Albo kup. Dobra, mamy już drewno. Możemy w końcu ulepszyć sobie chatę i mieć kuchnię. Och, dzięki. Za to. Jest. No. I to ja rozumiem. No. 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 Super. Więc chata będzie tutaj ulepszona lada moment. Znaczy dwa dni chyba, bo trzy to trwa, nie jestem pewny. Jeszcze tylko te rzeczy schowam, bo... Czy sprzedam, bo tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego. I tyle. Dobra. Więc, sprawa wygląda następująco. Idziemy spać. Szybciej. W końcu meteoryt spadnie, czy co? O, może burza jest. A to by było mega. No, może niekoniecznie burza. Ale Robin tu ulepsza naszą chatę. Więc nie będzie problemu. Lada moment pokażę wam, jak to wygląda. I mogę kury zamknąć w końcu. Żeby posiać tu trawę i żeby ta trawa się rozrosła. Bo tego chcemy. Chcemy też dać im żarcie, a nie głaskać je. Trzeba posunąć je trochę. Okej. No jeszcze tylko tutaj. I można iść znowu spać. Raz, dwa, trzy, cztery i dojo, dojo. Milk. 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 Mech. Mech słabo. Lulu. Trzeba iść. Para para pa pa pa. Jeszcze jeden dzień. O, jakiś ten tumor Egg Festival. To nie był ten festiwal, gdzie zbiera się te jajka? Chyba tak. Chyba tak. I to będzie jutro. Mamy jeszcze dżemy. I możemy sobie zacząć robić nowe rzeczy. Tutaj już drzewa są pełne. Z tego co widzę. I mamy tutaj apricot jelly i cherry jelly. No, zrobimy sobie teraz więcej aprikotu. Mamy aprikotu dużo. I tych żarów by było fajnie mieć więcej. Coś chciałem jeszcze. Aha, jest Friday, więc bym chciał na pewno iść do sklepu tego specjalnego i może mi się poszczęści kupię sobie coś, co wymagane jest do tego. No. No wiecie. A, jelly sprzedamy. Do bundli na
szklarnię. Chciałem powiedzieć stodołę, nie wiem czemu. Więc proszę, żeby to szczęście było, coś fajnego. L, Sandfish, Poppy, Cactus, Pooper, Sea Cucumber. O! Goat Milk, ale chwila, moment. Potrzebujemy Large Goat Milk, więc to nie zadziała. A co do Sandwich i L, to muszę sprawdzić, czy ja potrzebuję tego, bo tu mamy Large Goat Milk i tam to nie za bardzo będzie się nadawać. A właśnie, co to jest? Trufle. A jeżeli chodzi o Fish Tank, no to Sandfish jak najbardziej. A L, czyli jest, tak. To i to. Więc kolejny koniec dnia i chyba będzie już domek ulepszony. Ale to się okaże. Tak. Jest ulepszony. Poszedłem spać do normalnego łóżka, znaczy, a pojawiłem się gdzie indziej zupełnie. Okej, więc tak. Jest ulepszony, mamy kuchnię. Kuchnia nam pozwoli właśnie... Mam ogólnie dużo miejsca nowego. Kuchnia nam pozwoli... Tu mamy lodówkę, gdzie możemy wkładać takie rzeczy jak mleka, jajka, syropy niech będą, bo to też w pewnym sensie żarcie. Jakieś tam tuperele, nie wiem. Coś związanego z żarciem, nie? Będę tu wkładał. I o, jeszcze więcej jajek. Tutaj jest aprikot, czemu nie? A tu mamy kuchenkę i możemy właśnie robić rzeczy. Te, które są no, znakami zapytania, są nieodkryte. Te, które są nie znakami zapytania, są odkryte, ale nie mamy rzeczy potrzebnych do zrobienia tego. I mamy tutaj z fried egg. To jest bardzo fajne żarcie. Nawet. Jest za jeden egg. I tu mamy za jeden egg i milk. Omlet, który daje dwa razy więcej niż fried egg. No i to po prostu będzie dużo fajniejsze do żarcia. Wow. No dobra. I poza tym tutaj mamy... No... Nic poza tym. Lodówka i tyle. Tylko. No. I dużo miejsca. Mogę ten stół wywalić? Pasowałoby mi. O, mogę. Super. Stół postawię, posadzę sobie tu. Tą miskę sobie posadzę tu. Krzesło. O, można wracać. Tu. No. Kalendarz sobie posadzimy. Go nie można wracać. Czemu tu nie można zostawić kalendarza? Głupie to. Kalendarz sobie posadzimy tu. Super. I mamy dużo więcej miejsca na skrzyneczki. No nic. Tak więc to będzie na tyle. Dzisiaj jest Egg Festival, nie? A dupie go. Ja pójdę spać teraz, żeby zapisać grę. Zawsze na koniec odcinka zapisuję grę. Z zewnątrz też trochę domek się różni, inaczej wygląda. Nie dam kurom, nie dam krowom. Niech przeżyją bez. Jej, progres zapisany. Dobra, tak więc to będzie na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, pa pa!